Peggy 18. Co z Saskią? Żyje. Jest ranna, musiałem ją pokiereszować. Nabiła się na drzewo, potem jeszcze ten sztylet, ale wyliża się. Górskie powietrze dobrze wpływa na smoczą skórę. Jesteś najbardziej szlachetnym człowiekiem, jakiego znam, Gwynplaine. Nie jestem człowiekiem. Dobrze, że przypomniałeś, bo przez chwilę moja nienawiść do tego gatunku zaczęła topnieć. Co z Leto? Złapaliście go? Dziwna historia. Siedzi w dawnym obozie Temerczyków. Chyba czeka na ciebie. Skąd wiesz? Widziałem go. Matrice. Chodźmy. A ty opowiadaj, co tu się działo. Gdy walczyłeś z Saskią, w mieście rozegrał się krwawy spektakl. Kto grał główną rolę? Także on niech sobie opowiada w międzyczasie. Ja witam was po raz ostatni już w Wiedźminie Dwójce. Także szczerze mówiąc, generalnie zobaczycie chyba już tylko i wyłącznie ten odcinek dochodził. Zajmowali się pobożni rycerze zakonu. Do miejsca docelowego Shindole. To jak mój wybór, ale to już będzie bardziej doborowych oddziałów. A czarni? Filmik, czy tam rozmówka. Którzy zbliżyli się do ich obozu. Także no, co tutaj będziemy robili, moi drodzy? No przede wszystkim wyciągamy sobie mieczek. Bo nas tutaj spotka kilka scenek. Gdy z tobą skończę. Na przykład tutaj żołnierze próbujący coś zrobić tej pannie. Elf! Zabić nie ludzia! Ale jeszcze zrobię tutaj pauzę. I muszę jedną rzecz wyłączyć. O ile mi się uda. Ale chyba mi się nie uda. Także no niestety będziecie widzieli, kiedy coś mówię. Zmienimy sobie na bardzo dobry mieczyk. Dobrze nam tutaj, szczerze mówiąc, Jorvet pomagał. Zwierzęta! Podłe sukinsyny! Dasz sobie radę? Tak, dziękuję. Zostawcie mnie. Co tu się stało? Po obradach schowałyśmy się w jednym z domów, ale znaleźli nas. Mojej siostrze obcięli dłonie, żeby nie mogła rzucać czarów. Mi udało się uciec. Dopiero tutaj mnie znaleźli. Chodźmy, Gwynplaine. To jakiś obłęd. Tak właśnie wygląda teraz Lochmuin. Dosłownie obłęd jak nie wiadomo co. I jestem przeciążony, no super, wziąłem jeden mieczek tylko. Upuść. Dobrze pamiętam, to się szło tutaj przez ten budynek. Chyba przez ten budynek. A, i przez drzwi. Także przez nie wychodzimy. Aha, widać tutaj dzieło z poprzedniej części. Jak wieszali i mordowali wszystkich czarodziejów. Cesarscy! Niech żyje cesarz! Yeah!
cesarskim nie będzie zbytniego problemu, o ile... nie brać pod uwagę tych starczami. Dobra. I został już ostatni tylko. I już po nim. Także no... aha, jeszcze tej łucznicy, super. Zapomniałem sobie o nich. Ale oni nie sprawiają problemu. Pokonujemy ich. Opowiadaj dalej. I zmierzamy dalej. By spotkać się już z Leto i zakończyć tą całą historię. Także przechodzimy przez oczywiście drzwi. Poszedłem za nim. Chyba mnie zauważył, ale nie przejdę. Wezmę sobie jeszcze to. Blizę. No i przechodzimy przez te drzwi i będzie nas czekała już ostatnia scenka, także tu się już z wami pożegnam i dziękuję, że się spędzili ze mną cały czas. I obejrzeli się wszystkie odcinki z tej serii. A jeśli nie, no to odsyłam do playlisty. I zapraszam do Wiedźmina Trójki, który też będzie się pojawiał na YouTubie, ale to chyba bardziej już wątek główny. Misje poboczne to prawdopodobnie będę robił już na live streamach. Choć też pewnie będzie też osobna playlista z Wiedźmina Trójki odnośnie właśnie tych całych misji pobocznych. Także obejrzyjcie już do końca i... Zatrzymaj się, Jorvet. Dalej idę sam. Dlaczego? To sprawa między mną a nim. Zajmij się Triss, dopóki nie wrócę. Twój wybór. Mój. Jest jeszcze coś, o czym musisz wiedzieć. Nilfgaard przekroczył Jarugę. Wojna jest nieunikniona. Vafail, Gwynblade. Nie daj się zabić. Bywaj, Jorvet. Jeśli nie wrócę w ciągu godziny, odnajdźcie Saskię i ruszajcie beze mnie. Nic ci nie jest? Nie... On wyrwał mnie z rąk Nilfgaardczyków i bronił przed żołdactwem. Pora to zakończyć. Jorvet czeka na ciebie. Dołączę wkrótce. Geralt, on może ci wyjaśnić, co się stało wtedy. Wiem, Triss. Dlatego muszę z nim pomówić. Nie daj się zabić, Wiedźminie. Nie dam. Długo to trwało. To błyskotka z Megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w Megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wypaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Był. Dobrze. Gdyby przeżyła, mogłaby tylko cierpieć więcej i dłużej. A swoją naiwnością i pychą bardzo mi pomogła. Bez niej nic bym nie wskurał. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... wódki? Daj. Zaschło mi w gardle. Za starą znajomość. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. Przesilenie zimowe 1270. Midinvern. Noc magii. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szans zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja.
Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. Chłopie, Geralt, a zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam we znaki. Uwodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nilfgaardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na placu zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby, mnie, Egana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby? Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rido, a parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Vatiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy dziki gon? Każdy wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy dzikiego gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upiory gonu. To duchowa emanacja, awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielców. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skurwysyny, najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obce. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata, nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. Dlaczego wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolanniki. Dlaczego? Obiecał odbudować szkołę węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami wiedźmini stali się banitami, bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch wiedźminów ze szkoły węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać, wrócić do domu.
Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki, wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny, jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier. Jak skontaktowałeś się z Shiną? Gdy już dowiedziałem się o Loży, nie było większych problemów. Na początku patrzyła bardzo uważnie na każdy mój ruch. No, wyglądam jak wyglądam. I jeśli tego chcę, każdy prędzej czy później zaczyna mnie traktować jak tępego osiłka. Kręciłem się wokół Shiny i zabiłem dla niej parę bestii. Marudziłem, że jestem nieszczęśliwy, że świat jest niesprawiedliwy. Zadbałem też, by kilku wiarygodnych świadków mogło nas powiązać. Takie zabezpieczenie na przyszłość, gdyby mnie złapano. Jednocześnie przygotowywałem się do zamachu na władcę Kowiru. Pierwotnie to Esterhad Tysen miał być pierwszą ofiarą tajemniczych zabójców. Zanim do tego doszło, Shila zleciła mi zabójstwo Demavenda. Los się do mnie uśmiechnął, już nie musiałem jej wrabiać, wystarczyło tylko wykonać zlecenie i pójść za ciosem. Skąd wiedziałeś o Loży? Od cesarza i Vatiera de Rido, cesarskiego arcyszpiega. A oni wyciągnęli to z Yennefer. Odzyskała pamięć? A nie mówię, że świadomie doniosła na koleżanki. Podejrzewam, że znaleźli sposób, by dobrać się do jej wspomnień bez jej wiedzy. Przy moim przesłuchaniu był też czarodziej. Młody, dumny oficer wywiadu. Dostarczono mi listę czarodziejek zasiadających w Loży. Przy rozmowie był sam Emyr, Vatier i ja. Tylko oni wiedzieli o misji. Jak udało ci się zabić Demavenda? Dzięki czarom Shili. Znaliśmy każdy jego ruch, zwyczaje i zachowania straży, wszystko. Pozostało tylko zadać ostateczny cios. Mieliśmy bardzo komfortową sytuację. Ale i tak było ciężko. Ledwo uszliśmy obławie. Gdyby nie Skojatel Jorveta, znów pomysł Shili, nie udałoby się. A tak nie dość, że udało się zabić Demavenda, to jeszcze byliśmy kompletnie poza zasięgiem Loży i mogliśmy zaplanować zamachy na Foltesta i Henselta. Skąd wiedziałeś, że Foltest przyjdzie do klasztornej samotni? Plan zabicia Foltesta ułożyliśmy z Jorvetem. Król Temerii nie krył się z tym, że zamierza rozprawić się z Lavaletami. Byłem pewny, że będzie chciał zabrać Benkarty, a gdzie chowają dzieci w czasie oblężenia, jak nie po klasztorach. Musiałem zostać mnichem, ale nie mogłem przyjść do klasztoru i powiedzieć, że spłynęło na mnie objawienie. To byłoby niewiarygodne. Dlatego patrol Ariana natknął się na oddział wiewiórek torturujących bezbronnego mnicha. Dzielni wojownicy przepędzili elfy, a ja znalazłem schronienie w klasztorze. Nikt nie zauważył, że nie jesteś okaleczony? Mnich, który mnie leczył, dostał dużo orenów za milczenie. Ot była tylko pożyczka, potem go zabiłem. Tylko umarli nie zdradzają tajemnic. A potem wystarczyło czekać na rozwój wypadków. Kiedy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z Foltestem, pomyślałem, że plan się nie uda. Na szczęście nie rozpoznałeś swojego starego drucha. Kiedy postanowiłeś pozbyć się Jorveta? Kiedy zorientowałem się, że nie będę mógł nim manipulować. Był zbyt spostrzegawczy i niebezpieczny. W każdej chwili mógł przejrzeć moją grę. I to był błąd. Póki chronili cię Skojatel, byłeś nie do ruszenia. Ale też nic nie mogłem zrobić. Gdybym dobił Ciarana... Ale nie dobiłeś. Dzięki temu udało mi się skonfliktować cię z Jorvetem i zmusić do ucieczki. Pamiętaj, pozwoliłem ci żyć, a mogłem zabić. Pamiętam. To ciebie Shila szukała we Flotsam. Zgadza się. Chciała się mnie pozbyć. Wciąż myślała, że panuje nad sytuacją. Założę się, że sądziła, że mi po prostu odbiło, albo że to Jorvet mnie zmanipulował. A w tym czasie północ pogrążała się w coraz większym chaosie. Dokładnie. Ty byłeś największym problemem. Mogłem cię zabić wtedy w elfich ruinach,
ale nigdy nie byłeś moim wrogiem. Nie udało wam się dopaść Henselta. Wszystko się pochędożyło przez klątwę Sabriny. Po pierwsze utknęliśmy w kryjówce w wąwozach, po drugie zjawiła się Sheila i pilnowała Henselta jak oka w głowie. Ale jego śmierć nie była już niezbędna. Wtedy los uśmiechnął się do nas po raz drugi. Dowiedziałem się o obradach i próbie wskrzeszenia Rady i Kapituły. Idealny moment na wielki finał naszej misji. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki? Po łyku. Trzymaj. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę. I nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. No cóż, tutaj właśnie jeszcze się odezwę na chwilę. Mieliśmy okazję wysłuchać tam wyjaśnień tam całego przebiegu tych wszystkich wydarzeń, które nas spotkały w tej części gry Wiedźmina Dwójki. A moją decyzją jest pozwolić mu odejść. No po co mam walczyć ze starym druhem, który, no, szczerze mówiąc, co najmniej nie zaatakował. Jeszcze pomógł uwolnić Triss, Marigold i ją ochraniał. Także, no, taki jest mój wybór. Jeśli wy się z tym nie zgadzacie, możecie przejść tą grę oczywiście sami. Do czego też zachęcam, bo... No nie ukrywam, to jest już dosyć fajna część Wiedźmina. Także no, ostatni mój wybór i ja się z wami żegnam. Także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych gruźb, życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. W poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. Spotykał ludzi sprawiedliwych i łotrów, a wśród tych drugich Bernarda Loredo. Loredo sprzedał Flotsam królestwu Kedwen i rozgonił nieludzi na cztery wiatry. Flotsam stało się bazą wojskową, z której wkrótce wysiedlono cywili.
W Edirn Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa Saski i Smokobójczyni. Dolina Pontaru, niepodległa kraina leżąca w górnym Edirn, stała się ziemią obiecaną dla śniących o wolności wyrzutków. Nawet Zoltan Chivay, stary Wyga, uwierzył w sen o krainie szczęśliwości. Jednak dla marzycieli i architektów nowego porządku nadchodziły złe czasy. Czarne chmury nad Temerią gromadziły się już od śmierci Foltesta. Kraina pozbawiona króla była jak kawał sukna, który rozszarpywali między sobą baronowie. Ci drobni padlinożercy pierzchli jednak w popłochu, gdy po zdobycz przybyli drapieżcy. Zjazd w Lochmuin przypieczętował bowiem los Foltestowego Królestwa, które zostało podzielone między Radowida Redańskiego i Henselta, władcę Kedwen. Burza, jaka rozpętała się nad północą, przynajmniej w części wynikła z manipulacji czarodziejów. Wydawało się, że to oni skorzystają najwięcej na zamęcie w Temerii, Edirn i Kedwen. Prości ludzie obrócili się przeciw czarodziejkom i wszelkim odmieńcom, nie wyłączając wiedźminów. Warowne zamki, które dotąd chętnie gościły adeptów magii, zamknęły bramy przed szukającymi ratunku. Rozpoczęło się polowanie na czarownice. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Któż mógł przewidzieć, że burza nad Królestwami Północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivii. Yeah.